niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Grudnia 1916 roku w Nowym Mieście nad Pielicą w klasztorze braci mniejszych kapucynów umierał świątobliwy zakonnik ojciec Honorat Koźmiński, dziś znany jako Błogosławiony Honorat. Warto zatem przypomnieć jego postać, która na trwałe wpisała się nie tylko w historię Kościoła na polskich ziemiach, ale także w życie całego naszego narodu. Kim zatem był błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński i na ile jego życie może być inspiracją dla dzisiejszego pokolenia Polaków? O tym brat Grzegorz Filipiuk ze zakonu braci mniejszych kapucynów. Dla wielu osób nic nie mówi to imię i nazwisko, dlatego warto przypomnieć, kim był ojciec Honorat. Był zakonnikiem, na pewno był kapucynem, więc w zakonie braci mniejszych kapucynów, duchowość franciszkańska. Był człowiekiem, jeśli można by go określić jednym słowem, to niezłomnym, chociaż nam to słowo dzisiaj bardziej kojarzy się z żołnierzami wyklętymi, ale właśnie on taki był. Był człowiekiem, który w czasach zaborów w XIX i na przełomie XX wieku tak naprawdę nie poddał się. Nie poddał się w czym? Nie poddał się przede wszystkim w wierze, którą odzyskał w Cytadeli Warszawskiej, kiedy z ateisty Pan Bóg na nowo uczynił go człowiekiem wierzącym i to bardzo głęboko wierzącym, tak bardzo, że ten fakt właściwie był takim kluczowym w jego życiu. Od tego wszystko się zaczęło, od jego nawrócenia, doświadczenia miłosierdzia i potem tym miłosierdziem właśnie później służył. A teraz dalej, co robił, bo często to nas określa, co robimy, ale myślę, że u ojca Honorata to wynikało właśnie z tego nawrócenia. Był człowiekiem, który bardzo mocno troszczył się o ludzi. W wymiarze duchowym przede wszystkim, a więc spowiedź. Siedział w konfesjonale, dlatego niektórzy mówią o nim jako polskim ojcu Pio, bo godzinami siedział. Nie wiem, czy czasami nie więcej niż ojciec Pio, czy święty Leopold Mandlitz. Zresztą wszyscy kapucyni, to taka cecha nasza, że spowiadamy. Siedział właśnie w tym konfesjonale i spowiadał. Tego nie mógł mu nikt zabronić, podobnie jak i odprawiania mszy świętej. Nawet kazał sobie zrobić specjalny konfesjonał. Może i dla celów konspiracji, żeby nikt nie słyszał, taki zamykany, taka szafa, żeby ludzie do niego wchodzili i Honorat mógł tam z nimi swobodnie rozmawiać. I nie tylko po to, żeby zachować tajemnicę spowiedzi, ale tam dokonywały się ogromnie ważne rzeczy, bo także zakładanie zgromadzeń, bo tam Honorat pomagał odkrywać drogę życiową, rozeznawał powołanie i tam się rodziły właśnie pierwsze założycielki i założyciele zgromadzeń bezhabitowych, czyli ukrytych, czyli tych, które na tamten czas... To były znaki czasu, to były takie, można powiedzieć, dane przez Pana Boga wyjścia awaryjne. Możliwość przy niemożliwości, czyli zakazano zakładać zgromadzenia, zakazano wstępować do zakonów, a Pan Bóg znalazł właśnie przez Honorata, przez konfesjonał drogę. I to była jego bardzo, bardzo charakterystyczna posługa, którą pełnił właściwie przez prawie całe swoje życie zakonne, a w zakonie był ponad 60 lat, a więc dużo, dużo więcej niż w świecie. Wstąpił jako młody chłopak. Brat Szymon Janowski, kapucyn. Ojca Honorata poznałem w nowicjacie. Właściwie ciężko było go nie poznać, bo klasztor w Nowym Mieście to jest sanktuarium błogosławionego Honorata. Tam wszystko jest związane z Honoratem. Jest tabliczka w miejscu, gdzie siedział w refektarzu. Jest biblioteka, która jest pełna jego pamiątek, sala pamięci i do tego jeszcze domy sióstr w okolicy, chyba z 6 domy sióstr, które założył błogosławiony Honorat. Łącznie z pomnikiem ogromnym, gigantycznym przed klasztorem. Także Honorat w Nowym Mieście jest wszędzie i ciężko go nie poznać. I to był taki początek trudny, bo nic ciekawego w tej postaci Honorata właściwie na pierwszy rzut oka i na pierwszym spotkaniu takim moim z nim, że tak powiem, nie odkryłem, aż do momentu, kiedy sam zacząłem czytać jego notatnik duchowy, szczególnie zapiski, jakie zrobił kilkanaście miesięcy przed śmiercią. I to mnie po prostu zszokowało, bo okazało się, że to jest człowiek, który jest zupełnie inny niż ten, którego my poznaliśmy właśnie przez pryzmat tych różnych rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. I to, co mnie najbardziej w nim urzekło i dotknęło, to właśnie doświadczenie Bożego Miłosierdzia. Kiedy on miał lat 17, i jako ateista, jako bluźnierca, tak o sobie mówił sam przynajmniej, jako taki gorszyciel, bo on do tego stopnia właściwie się posuwał, że wyzywał ludzi pod kościołem, krzyczał, jak się nawrócę, to naplujcie mi w oczy i tak dalej. I z takiego kogoś bardzo agresywnego człowieka, ateisty, z jakimś przedziwnym działaniem Pana Boga, o którym w ogóle właściwie mało wiemy tak naprawdę, bo to się dokonało właściwie tylko w jego sercu. On z kogoś takiego staje się wierzącym człowiekiem, i później idzie do zakonu, do kapucynów i potem konsekwentnie na tym doświadczeniu Bożego Miłosierdzia buduje całe swoje życie. Dla mnie to jest no, niesamowity znak. I druga rzecz, która jest dla mnie taka bardzo istotna, która do mnie mocno przemawia, to jest jego wiara
wbrew nadziei, nadzieja wbrew nadziei. Mówię tutaj o czasach już końca jego życia, kiedy klasztory są skasowane, bracia są w jednym etatowym klasztorze, który właściwie miał służyć jako taka, mówiąc kolokwialnie, umieralnia zakonników, kapucynów, bo tak władze carskie zarządziły. I Honorat w tym momencie mówi, tu gdzie miał być nasz grób, będzie nasza kolebka. W momencie wydawałoby się w ogóle nielogicznym i po ludzku to jest dla mnie kompletnie niewytłumaczalne, skąd on miał taką wiarę. I rzeczywiście na własne oczy jeszcze przed śmiercią oglądał odrodzenie zakonu, bo władze carskie cofnęły ten zakaz przyjmowania nowicjuszy i ten zakon nasz rzeczywiście się wtedy odrodził. To taki przykład właściwie tej jego wiary, ale to widać w wielu momentach jego życia i to jest dla mnie gdzieś ten Honorat taki żywy, taki obecny i taki inspirujący dla mnie też. Brat Kazimierz Synowczyk. Ojca Honorata odkryłem dopiero wstępując do zakonu bratoświńskich kapucynów w prowincji warszawskiej. Natomiast głębiej tak z Honoratem zapoznałem się pracując w Centrum Duchowości Honoracjanów w Zakroczymiu, które zostało erygowane w 1993 roku. Zostało zadedykowane przede wszystkim braciom z naszej prowincji, żeby mogli bardziej poznać, ale także całej rodzinie honorackiej, którą powołał do życia błogosławiony Honorat. Zostawił ogromną spuściznę literacką, wiele dzieł opublikowanych, mnóstwo tekstów jeszcze pozostaje w rękopisach, które trzeba wydać. No, pobyt w Centrum Duchowości sprawił, że miałem czas zająć się tym dziedzictwem i widzę, jak to jest wielki święty, nieodkryty jeszcze. Pisał o Bogu nieznanym, błogosławiony Honorat, jednym ze swoich dzieł. To samo można powiedzieć o Koźmińskim. Dzisiaj jeszcze nie jest do końca odkryty, także przez swoich współbraci, dlatego potrzeba czasu, refleksji, studium, popularyzacji, żeby ten wielki święty z przełomu XIX i XX wieku, który w dużej mierze uratował Kościół w Polsce, ale także i nasz naród, bo wiem, że działał w czasie zaboru, żeby odkryć go i rzeczywiście uczynić takim drogowskazem, jak budować Kościół, jak żyć, jak budować więź z Bogiem, jak wziąć odpowiedzialność za rodzinę, za Kościół. Święty, który rzeczywiście ma ciągle dużo do powiedzenia. Czym najbardziej ujął brata Honorat? Z jednej strony tytaniczna praca, był internowany przez cara przez 28 lat w Zakroczymiu. Wcześniej oczywiście pracował tu bardzo dynamicznie w Warszawie. I w tym czasie odosobnienia, internowania wykazał się taką tytaniczną pracą. Tam rodziły się zgromadzenia trybowego do istnienia, ponad 26. Przygotowywał konstytucję, więc teksty legislacyjne dla tych zgromadzeń, ale także pisał, wiele pisał. A jednocześnie pracę łączył z modlitwą, z kontemplacją. To był heros modlitwy. Potrafił kilkadziesiąt razy odrywać się od pracy apostolskiej. Oczywiście pisarskie przede wszystkim, czy pracy konwencjonalna, aby pójść przed Święty Sakrament i tam adorować Pana Jezusa. Co łączył pracę z modlitwą. Myślę, że był wierny temu, co powiedział święty Franciszek w regule, że bracia, którym Pan dał łaskę pracy, niech pracują sumiennie i z oddaniem, tak jednak, żeby nie gasili Ducha Świętej modlitwy i pobożności. Tutaj Honorat jest bezwzględnie wierny temu przesłaniu świętego Franciszka. W związku z jubileuszem zakon, podejrzewam, przygotował jakiś program bardzo konkretny, żeby przygotować się na te uroczystości. Co zostało zaplanowane? Najpierw będziemy przeżywać rok przygotowań do samego jubileuszu. Będzie to wyglądało w ten sposób, że od 13 października, co jest liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Honorata, a w Nowym Mieście nad Pilicą w jego sanktuarium jest to uroczystość, bo Honorat jest też patronem diecezji łowickiej, rozpoczniemy, tak można powiedzieć oficjalnie, ten rok przygotowań. To rozpoczęcie będzie w Nowym Mieście, jak również w parafii błogosławionego Honorata Białej Podlaskiej. I ten rok będzie trwał aż do rocznicy, czyli do 16 grudnia 2016 roku. Do stulecia śmierci. Będziemy chcieli w tym roku szczególnie przypomnieć osobę ojca Honorata w bardzo różny sposób i poprzez docieranie do młodzieży, przez różne formy duszpasterskie, przez katechezy, przez rekolekcje o ojcu Honoracie, także przez media, przez radio, przez strony internetowe, Facebooka, specjalnie na ten czas założonego, tak żeby każdy mógł zobaczyć, przypomnieć sobie, a może poznać, bo może nie zna wielu ludzi ojca Honorata, żeby właśnie go jeszcze bardziej sobie przybliżyć. Następnie od 16 grudnia, czyli od głównych, centralnych obchodów tego stulecia, tutaj przy okazji trzeba powiedzieć, że poprzez ten moment śmierci właśnie chcemy zobaczyć, jak żył ojciec Honorat i tak naprawdę co nam dał ojciec Honorat i co możemy dzisiaj z niego zaczerpnąć, inaczej mówiąc, jak żyć za przykładem, czy poprzez stosowanie się do różnych wskazówek, czy postawy ojca Honorata. Będziemy obchodzić od 16 grudnia 2016 roku ten rok dziękczynienia, inaczej rok jubileuszowy. Z pewnością będą różne uroczystości związane z ojcem Honoratem. Będzie zaplanowane symposium
sympozjum poświęcone jego osobie. Będą z pewnością zaplanowane różne spotkania w różnych miejscach, tam gdzie żył ojciec Honorat, a więc chcemy przybliżać mieszkańcom Białej Podlaskiej, Płocka, Warszawy i innych miejsc, które są związane z życiem Honorata, właśnie jego osobę, pokazać jego życie. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.